Dzień dobry. Witam w naszym podcaście Okiem Watchdoga. Będę miał przyjemność opowiedzieć o tym, co nas interesowało w ostatnim tygodniu. Co było ciekawe z punktu widzenia demokratycznego państwa prawa oraz to, co przez najbliższe dni może nas zajmować i trochę poświętować. To chyba ta ostatnia rzecz jest najważniejsza, dlatego że Fundacja Wolności, która wydaje gazetę Jawny Lublin, otrzymała nagrodę Stowarzyszenia Mediów Lokalnych. Jest to wielkie docenienie. Nie tylko jeżeli chodzi o kwestie wydawania prasy, ale tak naprawdę Fundacja Wolności, która jest organizacją watchdogową, zdecydowała się kilka lat temu na wydawanie Jawnego Lublina. Konsekwentnie to robiła. Ostatnie wydarzenia związane ze zmianami na rynku mediów lokalnych i zwiększeniem zespołu spowodowały to, że rzeczywiście to jest bardzo dobra inicjatywa, ciekawa gazeta i godna docenienia. I dlatego wielkie gratulacje dla Fundacji Wolności, dla całego zespołu oraz wszystkich zaangażowanych dziennikarzy i dziennikarek. Ten proces, tak naprawdę przyglądanie się władzy, opisywania różnych rzeczy, które się dzieją lokalnie, ale też rzeczy, które mają wpływ na politykę i też na rzeczywistość, też w kontekście ogólnopolskim. I to jest ważne. Życzyłbym sobie tak naprawdę i nam wszystkim, żeby takie tytuły jak Jawny Lublin wydawane były w dużej części Polski, żeby to taka prasa i takie medium tak naprawdę, które pilnuje władzy i opisuje różne rzeczy, żeby było w każdym mieście i żebyśmy mogli czytać różne rzeczy, które dotyczą polityki, społeczeństwa i tego, co nas interesuje. No bo tak naprawdę trzeba kontrolować władzę. To jest ogromny sukces i też taka rzecz, która mi się zawsze marzyła, żeby organizacja strażnicza miała też swoje medium. To jest dosyć fajna rzecz i wspieram, a co najważniejsze, wszystkich zachęcam do wspierania Fundacji Wolności Jawnego Lublina. Link w opisie filmu można kliknąć, wspierać i zachęcam do tego, bo to ważna inicjatywa, na którą się powinniśmy wszyscy składać. I to jest ta kwestia gratulacyjna i ważna z punktu widzenia wolności wypowiedzi, wolności prasy. Ale co ważne, ten tydzień ostatnio obfitował różne wydarzenia społeczno-polityczne. Jedną z takich ważnych rzeczy jest to, co się dzieje z Trybunałem Konstytucyjnym. I tutaj mamy dwie kwestie, które się pojawiły w ostatnim tygodniu. To jest kwestia ustaw dotyczących, bo to jest komplet ustaw dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Jest to społeczny projekt zmian przepisów dotyczących funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, które przygotował zespół ekspertów Fundacji Batorego i Fundacja Batorego też to poddawała społecznej debacie i to jest ważne, że to się pojawiło. Też większość parlamentarna, co jest ważne w tym procesie, skierowała to do dalszych prac, podjęła społeczne zmiany i miejmy nadzieję, że będzie to dalej procedowane. Oczywiście z różnymi zmianami pewnie też ten proces nie tylko jest ważny z punktu widzenia przyglądania się, znaczy kibicowania, tak jak ja bym zachęcał do kibicowania, żeby te zmiany weszły w życie, bo one nie dotyczą tylko i wyłącznie funkcjonowania Trybunału, ale pewnego uzdrowienia tej sytuacji, którą mamy w tej chwili w Trybunale Konstytucyjnym od kilku lat. No rzeczywiście też ja to podkreślałem kilka razy i my w sieci obywatelskiej Watchdog Polska, że w tej chwili nie mamy Sądu Konstytucyjnego w Polsce, który stałby na straży naszych praw i wolności, no bo ten Sąd Konstytucyjny jest po to, żebyśmy mogli do niego pójść i żeby nasze prawa i wolności były ostatecznie chronione. Z różnych przyczyn to w tej chwili się nie dzieje. To jest zarówno ten problem sędzi Przyłębskiej, która po pierwsze nie jest już prezeską, tak naprawdę formalnie prezeską Trybunału Konstytucyjnego. Rzeczywiście ona pełni tę funkcję, chciałbym tak, użyję takiego sformułowania, z rozpędu, ale my też, to jest ważne, w sprawach, które mieliśmy przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu, od samego początku kwestionowaliśmy i poddawaliśmy pod wątpliwość w sprawach to, czy sędzia Przyłębska została prawidłowo wybrana na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Teraz jest ten wątek drugi, że nie tylko ten pierwotny wybór obarczony był wadą, ale też upłynęła sześcioletnia kadencja, więc jakby nawarstwiła się. To jest ten jeden wątek, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny. A drugi jest taki, że są tam sędziowie, tak zwani dublerzy. Na to też zwracały sądy europejskie uwagę.
I to jest ten drugi kłopot. Zatem mamy sytuację, w której Trybunał jest źle zarządzany przez osoby, która tego nie powinna robić. Dwa, to jest ta kwestia sędziów dublerów, która jest też nieprawidłowa, ale w ogóle Trybunał, to też możemy dostrzegać to, że w ostatnich latach stał się jakimś bezpiecznikiem dla poprzedniej większości, a teraz dla opozycji, bo też widzimy, co się dzieje. No i jakby już nie narzekając na to, co było, ważne jest to, co będzie i należy kibicować temu, żeby w procesie legislacyjnym te ustawy, które się pojawiły w parlamencie, były najlepsze i żeby ten Trybunał, żeby Trybunał był Trybunałem, czyli Sądem Konstytucyjnym, który chroni nasze prawa i wolności. No, oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że na końcu mamy prezydenta, który chyba, tak mi się wydaje, nie wyraża chęci zmiany tego, tej sytuacji, która jest, ale to nie oznacza, że nie należy procedować nad tymi ustawami. Rzeczywiście moim zdaniem po pierwsze należy przekonywać prezydenta do tego, a po drugie, nawet jeżeli się nie uda, no to będziemy mieli wypracowane ustawy, no bo prezydent w końcu, Andrzej Duda kończy drugą kadencję już niedługo, będzie nowy prezydent i miejmy nadzieję, że będzie przestrzeń na to, żeby te przepisy, które się pojawiły, czy się pojawią, żeby stały się obowiązującym prawem. Natomiast mamy też drugą kwestię, że większość parlamentarna zajęła się kwestiami praworządności, ale w tym wypadku Trybunału Konstytucyjnego i została przyjęta uchwała w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego i ona jest jakby takim pierwszym krokiem, który większość parlamentarna chce, jakby może nawet nie pierwszym krokiem, ale sygnałem do tego, żeby uzdrowić tę sytuację z Trybunałem Konstytucyjnym. Ona rzeczywiście, ta uchwała dotyczy problemu sędzi Przyłębskiej, która faktycznie pełni funkcję prezes Trybunału, ale też kwestia sędziów dublerów. Jakby jest tam, to są te dwa główne wątki poruszane. Zatem mamy tę kwestię Trybunału, ale nie mówię o tym bez powodu, no bo jeszcze tego wprost nieoficjalnie nie komunikujemy, ale już sygnalizacyjnie, że 21 marca zostanie wydany wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ze skargi właśnie naszej sieci obywatelskiej Watchdog Polska w tej kwestii dotyczącej, i to można u nas na stronach poczytać, tutaj link też damy w opisie, dotyczącej dostępu do informacji, z kim się sędzia Przyłębska, jak pełniła funkcję prezes, spotykała, czyli tak naprawdę sprawa dostępu do kalendarzy sędzi Przyłębskiej i sędziego Muszyńskiego, więc to jest dosyć ciekawa sprawa, zobaczymy, jaki będzie werdykt. Też będziemy w najbliższym czasie więcej o tym komunikować i pisać, ale zachęcam do śledzenia naszych stron i 21 marca do śledzenia tego, co się wydarzy. W międzyczasie taka ważna rzecz, która jest bliska sieci obywatelskiej Watchdog Polska, ogłosiliśmy nabór tak naprawdę do kursu Beznadzieja Małej i Dużej Gminy. Jest to taki kurs internetowy, w którym pokazujemy, jakie mamy prawa, a to jest nie tylko kurs skierowany do osób, które kontrolują władzę, ale ta myśl, która przyświeca sieci obywatelskiej Watchdog Polska w zakresie dobrego rządzenia czy demokratycznego państwa prawa, zasad, które tego dotyczą. To jest kurs skierowany również dla radnych, sołtysów, tak naprawdę dla każdej osoby, która chce funkcjonować właśnie w tych swoich gminach zgodnie z przepisami, żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje, jak jest zgodnie z prawem, a jak nie jest niezgodnie z prawem, jakie są dobre praktyki. Zachęcamy, zobaczcie, o czym jest beznadzieja małej i dużej gminy. Nie jest to nasz pierwszy raz i zawsze to są nie tylko jakby z naszej strony ta możliwość przekazania wiedzy, ale chyba to największe, co się dzieje w tych spotkaniach beznadziei, to jest to, że ludzie się nawzajem inspirują tak naprawdę i to jest niesamowite, jeżeli chodzi o beznadzieję małej i dużej gminy. Odpalamy ją znowu i to jest ważne, ale też takie znaczące z punktu widzenia nadchodzących wyborów samorządowych, bo też chcemy, żeby osoby, które dostaną się nowe do samorządu, miały możliwość uzyskania wiedzy, jak funkcjonować w Radzie, między innymi jak to wszystko, jeżeli chodzi o gminę, wygląda. Może trochę przesadziłem, bo nie obejmiemy wszystkich zakresów działalności gminy, ale rzeczywiście w tej materii postaramy się. Taki przegląd trochę wniosków, spojrzę na to, co złożyliśmy. Taka
kwestia, która jakby ważna, ale systemowo, bo i mamy komisję do spraw Pegasusa i pojawiło się to ostatnio informacje, że prokuratura krajowa wykorzystywała program Hermes. No to złożyliśmy pytanie o ten program Hermes. Chcemy się dowiedzieć o to, ile to kosztowało, ile razy było wykorzystane. Takie podstawowe informacje, które moim zdaniem z punktu widzenia ewentualnie ochrony wykorzystywania takich różnych narzędzi. Nie wchodząc w to, czy to jest słuszne, czy nie, ale staraliśmy się zapytaliśmy o podstawowe informacje, a głównie czy on został rzeczywiście wykorzystywany przez prokuraturę krajową. Wnioski, żeby nie było wątpliwości, złożyliśmy do ministra sprawiedliwości, i do prokuratury generalnej. Zatem pytamy o Hermesa, zobaczymy, co się wydarzy. Dosyć ciekawa sprawa też pojawiła się na forum, na stronie dotyczącym geodezji. Kwestia, odbył się konkurs na zastępcę głównego geodety kraju i tam został główny geodeta kraju zapytany o te kandydatury, które wpłynęły, no i główny geodeta kraju stwierdził, że to w ogóle nie jest informacja publiczna. My zapytaliśmy, zobaczymy, jaka będzie odpowiedź i to pociągniemy. Bezwzględnie sposoby zatrudniania w instytucjach publicznych muszą być transparentne i powinniśmy to wiedzieć. Dopytujemy również dalej o telewizję polską. To jest kwestia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwróciło się o te kwestie likwidacyjne. My pytamy, jak wyglądały te wnioski, te decyzje. Na początku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiedziało nam, że nam nie powie, bo to są akty notarialne. To jest taki spór w orzecznictwie, czy akty notarialne podlegają zasadom jawności, czy nie. My nie chcąc iść do sądu, zapytaliśmy o ich treść. Skoro nam nie chcecie dać skanów tych dokumentów, to podajcie nam, co jest w tych dokumentach. Taki trochę wybieg, ale chcemy zobaczyć, bo w tej debacie o tym, co się wydarzyło z telewizją publiczną w tych ostatnich miesiącach, jednak ważne są te kwestie różnych opinii, które były, kwestie, jak to przebiegało, no bo żeby nie opierać się tylko na tym, że jedni zrobili źle, a drudzy twierdzą, że zrobili dobrze, ale też poznania tego procesu likwidacji tak naprawdę w ostatecznym rozrachunku. Ważna rzecz, która się łączy z tymi różnymi problemami dotyczącymi jawności, to jest kwestia i wielkie podziękowania dla redaktora Podolskiego i Wirtualnej Polski, bo udało nam się przedstawić różne pomysły na przyszłość, jeżeli dotyczące jawności. To jest kwestia wywiadu, który się pojawił na Wirtualnej Polsce i też podziękowania za to dla Wirtualnej Polski. Link jest w opisie, można przeczytać ten artykuł. To jest kwestia tego, że już od jakiegoś czasu podkreślamy, że czas na nową ustawę dotyczącą jawności. My nad nią pracujemy, jeszcze chwila nad nią będziemy pracować, ale już mówimy o głównych zmianach i też takiego zachęcania polityków do tego, żeby jawność stała się wartością. Dwie ważne rzeczy. Takie bym powiedział dla nas wszystkich. Ja zacząłem od tego, żeby o Fundacji Wolności i o nagrodzie, ale też o wspieraniu Fundacji Wolności. To nie zapomnijcie, żeby wspierać sieć obywatelską Łożdok Polska. Pieniądze przeznaczamy czy na beznadzieje małej gminy, czy na sprawy sądowe, czy na poradnictwo bezpłatne, które zawsze można do nas przyjść, jeżeli ma się problem z dostępem do informacji. Jest ten okres 1,5%. Zachęcamy, żebyście przekazywali nam tę część swojego podatku, wszystkie, co ważne, wydatki, czyli jak wydajemy 1,5%, możecie zobaczyć i wcześniej 1% na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Tam są nie tylko nasze wydatki z 1,5%, ale też na przykład jawne pensje mamy, więc zachęcamy do przeglądania. Interesujcie się, co robimy z waszymi pieniędzmi, ale zachęcamy do tego, żebyście nam te pieniądze przekazywali, a później ewentualnie z tego rozliczali. I to też są pieniądze, które na nowe prawo chcemy przeznaczać. To jest bardzo ważne. Po 20 ponad latach ustawy o dostępie do informacji publicznej czas na nowe przepisy. Ta ustawa się sprawdziła, ale musimy zwiększyć dostępność informacji online, tak przyspieszyć te postępowania i tak naprawdę też to na to idą wasze pieniądze. Druga rzecz jest taka, też jest u nas na stronie wykaz darowizn, jak darowizny wydatkujemy, więc zachęcamy do tego, żeby poza 1,5%, żeby jeszcze nam przekazywać darowizny. To jest bardzo ważne. Rzeczywiście te pieniądze przeznaczamy, one wracają tak naprawdę do społeczeństwa, bo to jest ta kwestia naszego poradnictwa, sądownictwa, kosztów sądowych i też rozliczania
się z tego. I dziękuję bardzo. Takie najważniejsze, że zachęcam do, jeżeli ktoś jeszcze nie korzysta z naszego newslettera, do patrzenia nasze media społecznościowe, ale też takiego w najbliższych dniach przyglądania się naszym różnym informacjom, dlatego że dzieje się cały czas dużo w naszych sprawach sądowych. Jedną z nich, o której nie powiedziałem, to komunikujemy właśnie, jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy i Fundację Lux Veritatis, ale nie będę o niej opowiadał. Zachęcam do spojrzenia na nasze strony, media społecznościowe. Dziękuję bardzo.